Cześć, witamy w kolejnym odcinku. Kolejny samochód z negatywem po przeglądzie. Tutaj diagnosta może co do samego zawieszenia jakichś większych uwag nie miał, chociaż tutaj powiem wam, że z tego co widzę, nawet tutaj te amortyzatory są do wymiany, bo te dolne mocowania, te gumy są już wybite. Tutaj może sam amortyzator jest sprawny, tutaj widać, że jeszcze od nowości. Auto gdzieś około 2008 rok, 2009 może max 2010 X-Trial. Natomiast widzicie, jak wygląda tutaj ta guma. I dlaczego samochód do nas trafił? Dlatego trafił, ponieważ tutaj na przeglądzie diagnosta słusznie zauważył, że wahacze te główne, dolne, z tylnej osi są skorodowane, zgnite. Tutaj się robią już takie dziury. Tutaj pokażę wam z drugiej strony. Z drugiej strony jest to samo. To już też jest bardzo miękkie. O, widzicie, pod palcami to wszystko kruszeje. I co tutaj zamówiliśmy? Zamówiliśmy, mam nadzieję, że wystarczy, chociaż już widzę, że dodatkowe elementy wyjdą. Tutaj są dwa nowe wahacze. Te wahacze tej dziury tutaj, jak widzicie, nie mają. One są fabrycznie nowe, nowe tulejki. Tutaj kolejny wahacz też nowy. Tutaj mamy wahacz na drugą stronę. Łączniki. I co? I panie Jaśku, amortyzatory by się przydały, nie? Tutaj zobaczymy jeszcze, widzicie, te amortyzatory drugie są pokazane, też mają dosyć dużą korozję. Zobaczymy, czy te śruby do regulacji uda się odzyskać, czy nie. Teraz sprawdzamy, bo tamte wahacze przyszły, no, jak to mówicie kolokwialnie, gołe, czyli musimy wszystko poprzezbrajać. Czyli musimy spróbować odzyskać teraz tylnie piasty. Zobaczymy, czy wyjdą, czy nie wyjdą. Jeżeli nie wyjdą, no to trzeba będzie po kolei elementy domawiać. Podpory stabilizatora też są nowe, czy nie? Nie wiadomo. Nie ma. Ale niedostępne, czy nie ma? Bo nie ma. Na razie nie ma. Czyli prawdopodobnie przyjdą jeszcze. Czyli bardzo dużo demontażu. Tutaj Magdę poproszę, żeby jeszcze sprawdziła tutaj dostępność tych amortyzatorów. Jak widzicie, auto, jeżeli chodzi o same wahacze, te tulejki, jakiejś tragedii nie ma, natomiast faktycznie tutaj ta korozja, ta dziura w tych wahaczach dyskwalifikuje nam, no, ten element do dalszej eksploatacji. Także patrzymy, czy przewody się porozkręcają, w jakim są stanie, pozostałe elementy, czy się odkręcą, czy uratuje się je, czy po prostu będzie konieczność zamawiania nowych. Dużo pracy, dużo ciężkiej pracy. Mam nadzieję, że śruby się poodkręcają, że nie będzie problemu z dostępnością pozostałych części, jeżeli cokolwiek takiego wyjdzie. Tutaj jakiś wycieczek oleju. Nie wiem skąd. Auto chyba trafiło do nas pierwszy raz. Tutaj też coś było już kiedyś wymieniane z przodu. Widać, że końcówka drążka jest wymieniana. Tutaj patrzyłem na kole luzów, ani na wahaczach nie ma. Zresztą wahacze widać też, że są nowe. Jednej, jak i z drugiej strony wahacz też widać, że był niedawno wymieniany. Końcówka też była wymieniana. Także tutaj też jakaś śrubka się urwała, no ale ta jest zastąpiona inną. Trzyma się, trzyma. Sprawdzimy, czy części przyszły dobre, czy coś będzie jeszcze innego do wymiany. Rzucamy to zawieszenie i zakładamy, tak jak widzicie, te nowe elementy. Także w tym odcinku to już wszystko. Dzięki i pozdrawiam.